teraz takiego jest w Gdyni, jakiegoś właśnie fajnego? Inicjatywa. Okej. Okay. Fajny klimat, nocne brzmienie, brudne style, ewidentnie teksty z przeżycia, nie z imaginacji. Jest bardzo fajnie się to układa. To jest już kurwa pierwsze 22. I de facto to jest nasza już trzecia butelka tequili. I chuj, jeszcze żyjemy. Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy cali. Musimy wrócić. I chuj, nie to jest lightowy dzień. Poszło. Padał wtedy deszcz i nie było chmur, a wcześniej spaliliśmy spliffa na pół w kiblu. Oczy piekły, jakby mi ktoś do nich wsypał sól, a on snuł swą opowieść o kitesurfingu. I przeniosła się na hel nagle cała sala, by jeszcze raz poczuć smak wolności na falach. Opowiadał o przyszłości i wielkich planach, a wszyscy byli wdzięczni, że tak pięknie kłamał. I wiedzieliśmy wtedy w głębi duszy obaj, że nadszedł czas, a to nasza ostatnia rozmowa. Ostatni monolog, ja nie wykrztusiłem słowa, a on mówił, że nie ma już czucia w nogach. Tego dnia nie miał już nawet siły wstać i wiedział, jak bardzo chce pomóc, ale nie ma jak. Poprosiłbym, otworzył okno, bo chce poczuć wiatr. Wziął wdech, spojrzał na mnie i powiedział tak: śmiech rodzi łzy, a szczęście rodzi ból. I możesz martwić się o jutro aż po kres życia, ale nie pada z nieba deszcz i nie ma chmur. Bierz to życie takie, jakie bracie jest dzisiaj. Świętej pamięci Maciasowi. Spoczywaj w pokoju. Mama mówiła, wierz w sny i w siebie, więc zawsze patrzyłem na szczyt, nie w ziemię. Miałem styl i wenę, a czułem wstyd i tremę, i bałem się dnia, w którym przyjdzie mi wyjść na scenę. Pisałem strony zamiast chodzić do szkoły, na ustawkach z roketem, zanim jeszcze był chory. Wiesz, szklane domy, stare ziomy. Nie mówiłem żadnemu, jak bardzo byłem zmęczony już. Chciałem tylko dać osiedlom głos, a tak naprawdę gdzieś w głębi miałem tego dość. I wtedy Main Ingredient napisał o nas post, a Flint usłyszał noc i powiedział, że to sztos. Yo, byłem gotowy, żeby zrobić zwrot. Nie miałem sił, by postawić nawet drugi krok, bo łatwo jest położyć palec na ten guzik stop, a przecież na każdy upadek musi przypaść w slot. I w końcu przychodzi lepszy dzień. Cześć kochanie, nagrywam ten filmik dlatego, żebyś mógł sobie go puszczać wtedy, kiedy ci jest bardzo smutno i żebyś pamiętał, jak bardzo, bardzo mocno ciebie kocham i tęsknię za tobą. Żyjesz z dnia na dzień, wiecznie gdzieś się śpiesząc, biegniesz przez beton, lata w mieście lecą. Obiecujesz sobie, odkujesz jeszcze miesiąc i tak mija ci ich bracie kolejne 60. Znów masz dosyć ciągłej drogi pod prąd i błędów, których nie da się naprawić ani cofnąć, ale powoli spłacasz długi, by wyjść na prostą, i zastanawiasz się, jak to możliwe, że wciąż rosną. Z czasem wszystko to miało nabrać sensu, a masz wrażenie, jakby stało w miejscu, i niby świat pędzi, gdy patrzysz przez okno za szybę, ale masz te parę marzeń i nie jesteś ich o krok bliżej. Rozumiem, że on wszyscy się boją, na ten strach nie pomaga żaden joint ani whisky z kolą. Musisz uwierzyć, że jakoś sobie z tym poradzimy, a czy tak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Może jutro będzie lepszy dzień. I musisz w to wierzyć. Ktoś powiedział kiedyś, że nawet po najczarniejszej nocy wstaje nowy dzień. I wszystko ma swój koniec. W końcu przychodzi lepszy dzień. Jeśli twój jeszcze nie przyszedł, to chuj ci w dupę.